Witam wszystkich zgromadzonych. Sława Wielkiej Polsce! Sława Wielkiej Polsce! Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby zamanifestować swój sprzeciw wobec unijnej dyrektywy ściągania afrykańskich imigrantów do naszego kraju. Nasza obecna sytuacja gospodarcza jest w tak opłakanym stanie, że nie pozwala nam na takie wydatki. W momencie, kiedy my nie mamy pieniędzy na zasiłki dla wielodzietnych rodzin, samotnych matek i najuboższych, rząd wspólnie z Unią Europejską chce pompować miliony złotych w utrzymanie ludzi z obcych kręgów kulturowych, jak i rasowych. W Polsce szerzy się coraz większe bezrobocie i nie mamy złudzeń co do tego, że ci ludzie znajdą u nas zatrudnienie. Nie mówiąc już o tym, w jakich warunkach i w jakich miejscach mieliby być ulokowani. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, mamy niż demograficzny. Władza próbuje wmawiać nam, że ściągnięcie tych ludzi załata tą dziurę i oni będą pracować na emerytury dla nas, na nasze zasiłki i tak dalej. Nie mamy co do tego złudzeń. Przykład zachodniej Europy pokazuje nam, jak wygląda polityka wielokulturowości i czym to grozi. Kiedy my nie mamy pieniędzy na emerytury dla zasłużonych Polaków, którzy przelewali swą krew w walce o wolność naszego narodu z niemieckim nazistowskim okupantem i z sowieckimi czerwonymi mordercami, ich towarzysze broni, którzy dzisiaj, którym nie było dane dożyć naszych czasów, przewracają się w grobach. Ci ludzie przelewali krew za nasz kraj, a dziś nie mają pieniędzy na godne dożycie swojego sędziwego wieku, na leki, a emerytura jest tak niska, że ledwo wystarcza od miesiąca do końca drugiego miesiąca. Czechy, rządy Czechów i Węgier nie zgodziły się na wpuszczenie imigrantów. Premierzy tych państw powiedzieli wprost: jesteśmy narodami suwerennymi i nikt nie będzie narzucał nam swojej polityki. Zrobimy to, co uważamy za stosowne i nie przyjmiemy żadnych imigrantów. Politycy zarzekają się, że wielokulturowość jest nam potrzebna. Jednak ci ludzie, jak widzimy w przykładach z zachodniej Europy, nie mają zamiaru z nami się asymilować i to my będziemy musieli borykać się z ich agresją, a nie politycy schowani za murami swoich wielkich domów pod ochroną Biura Ochrony Rządu, agentów Biura Ochrony Rządu. Wymienię teraz kilka przykładów agresji imigrantów w Polsce, jak również w Europie, tak aby zobrazować, co niesie nam wspaniała wielokulturowość. Szwecja, rok 2000. Daniel Wrestrom, zamordowany przez gang czarnych imigrantów. Pobity pałkami, kiedy stracił przytomność, został dźgnięty nożem w plecy, gdy nóż się złamał, podrżnięto mu tym nożem gardło. Wszyscy sprawcy zostali ujęci, a sąd wymierzył im karę. Grzywny w wysokości 700 polskich złotych, kuratora na pół roku i rok więzienia w zawieszeniu. To jest kara za morderstwo. Ilość napaści seksualnych w Szwecji wraz z napływem imigrantów w ostatnich latach wzrosła o 500%. 90% sprawców tych napaści to nie biali imigranci. Nie chcemy sytuacji, kiedy w naszym kraju będziemy bali się wysłać nasze kobiety na ulicę po zmroku ze strachu na to, że może coś im się stać. Tylko dlatego, że wmawia nam tak rząd, wmawiając nam, nasz rodzimy wspólnie z rządem europejskim, wmawiając nam chorobę politycznej poprawności. Kolejne przykłady wspaniałej wielokulturowości. Zabójstwo żołnierza w Londynie poprzez odcięcie mu głowy przez afrykańskich islamskich imigrantów. Zamieszki we Francji, podpalanie całych osiedli, samochodów i wszystkiego, co stanęło na drodze tych ludzi. Obecnie zamieszki w Baltimore, gdzie niszczone są całe osiedla. Przez tych jakże biednych ludzi, którzy tak bardzo wołają o tolerancję. Kolejny przykład z USA. Gra, zabawa czarnych imigrantów w tak zwany knockout, polegająca na biciu białych ludzi tak, aby zwalić ich z nóg jednym ciosem.
To jest właśnie choroba politycznej poprawności, którą próbują wmówić nam ludzie u władzy. Jest jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy nie najważniejsza, o której jedni nie chcą mówić, inni się boją. To jest mieszanie ras, czyli ludobójstwo białych ludzi. Kiedy w Afryce słyszymy, Afryka dla murzynów. Ludzie na szczytach władzy mówią pięknie, wszystko jest dobrze. Ci ludzie są świadomi swojego pochodzenia, swoich korzeni. Trzeba to chwalić. Kiedy słyszymy coś podobnego w Azji, jest podobnie. Co zaś mówią głowy państw na temat Europy? Że Europa jest dla wszystkich. I że brakuje nam wielokulturowości i różnorodności. Dlaczego nie wysyła się białych ludzi do Afryki, aby zwiększyć tą różnorodność? Dlaczego nie wysyła się murzynów do Azji, bądź Azjatów do Afryki, aby zwiększyć ich różnorodność? Europa nie jest śmietnikiem, aby sprowadzać tu każdego, kto jest niewygodnym obywatelem w swoim kraju. Będą nas nazywać rasistami, co gorsza, nazistami. Będą mówić, że chcemy mordować ludzi, jednak to nieprawda. My nie chcemy nikogo mordować, nie chcemy nikogo napadać i nie chcemy być mordowani i napadani. Chcemy spokojnie żyć w swoim praworządnym kraju. Rasistami można nazwać tych ludzi, którzy właśnie gdzieś chcą sprowadzić imigrantów do nas. Z racji takiej, że dopuszczają się ludobójstwa w czystej postaci. Dlaczego? Odczytam teraz definicję ludobójstwa według ONZ-u. W rozumieniu konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich. Zabójstwo członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy, i wreszcie stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzeń w obrębie naszej grupy. Rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego. Czy właśnie teraz nie widzimy tego w Europie? Czy tego nie próbuje dokonać Unia Europejska? To jest ludobójstwo w czystej postaci. Ludobójstwo białych. Ludobójstwo białych ludzi. Przymusowa asymilacja na całym świecie jest uznawana za ludobójstwo. Mówi o tym nawet polski kodeks karny. Artykuł 118, paragraf 2 polskiego kodeksu karnego mówi: kto w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci tym osobom. Osobom do niej należącym podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 lub karze 25 lat pozbawienia wolności. Paragraf 3. Zaś kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w paragrafie 1 lub 2 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. W Białymstoku mieliśmy już kilka przykładów wielokulturowości, co po niektórzy, głównie mieszkańcy osiedli Wysoki Stoczek i Dziesięciny, zamieszkujący przy tak zwanym hotelu IGA lub na osiedlu Białostoczek przy osiedlu Budowlani, mieli okazję poczuć próbkę tej wielokulturowości. Przez te miejsca, nawet w biały dzień, strach było przejść. Ludzie byli bici, okradani, a obok, szkoła, która znajdowała się obok, ludzie, którzy posyłali swoje dzieci do tej szkoły, bali się o nie każdego dnia, ponieważ byli okradani przez imigrantów nawet w najmłodszym wieku. Co gorsza, gdy ludzie ci próbowali się bronić, bądź ich dzieci próbowały się bronić, nazywano ich rasistami i kończyli na ławach sądowych zarzutami prokuratorskimi. Można też przytoczyć kilka przykładów tego, jak wyglądała pokojowa egzystencja owych imigrantów tutaj w naszym mieście. Przykładowo, osiedle Antoniuk. Obywatel Rosji, narodowości czeczeńskiej,
który zaatakował mężczyznę nożem w sklepie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Podczas gdy ci mężczyźni trafiają do więzienia, odsiadują 6 miesięcy w areszcie. Za co? Za to, że wybili mu szyby w obronie swojego kolegi? Za to grozi grzywna, nie więzienie, nie wyroki w zawieszeniu. Dlaczego bandyta, który atakuje w praworządnym państwie nożem człowieka w sklepie, uchodzi bez najmniejszych konsekwencji swoich czynów? W jakim kraju my żyjemy? Kolejna rzecz. Olsztyn, może już nie z naszego miasta, dwóch mężczyzn po kłótni z dwoma obywatelami czeczyńskimi dochodzi do wymiany zdań, po której Polacy zostają, jeden z Polaków zostaje dźgnięty nożem bodajże 8-krotnie, z czego jeden cios jest trafiony w szyję. Co orzeka polski sąd? To była samoobrona. To jest państwo prawa? W jakim kraju żyjemy? Pytam po raz kolejny. Ulica Pogodna w Białymstoku. Ciężkie pobicie i kradzież mężczyzny w biały dzień. Osiedle Białostoczek. Oczywiście sprawcy owego pobicia zostali ujęci przez policję. Byli to Czeczeni. Kolejny przykład. Białostoczek. Włamanie do drukarni. Właściciel zastaje włamywaczy na gorącym uczynku. Zostaje przez nich dotkliwie pobity. Kiedy policja zatrzymuje sprawców, znajdują w ich miejscu zamieszkania, czy też w samochodzie, cały stos kradzionych radii. Widać, czym trudnią się owi wspaniali pokojowi imigranci, którzy tak bardzo proszą o to, abyśmy przyjęli w swoje granice, żebyśmy im pomogli, utrzymali, dali swoje pieniądze, wikt i operunek. I czym się w zamian za to nam odwdzięczają? To jest wspaniała wielokulturowość. Można jeszcze dodać, że w ostatnim czasie w Białymstoku zostało zatrzymanych 3 Czeczenów, wprawdzie jeszcze nie skazanych, jednak podejrzanych, o organizowanie zamachów na rzecz państwa islamskiego. I my tych ludzi mamy gościć we własnym kraju. Mamy ich przyjmować, mamy na nich płacić, kiedy nie ma pieniędzy na cokolwiek dla nas, na młodych ludzi, na młode rodziny. Ludzie muszą wyjeżdżać za granicę za pieniędzmi, bo nie są w stanie utrzymać normalnie swoich rodzin w swoim kraju. Nie ma warunków do tego, aby tych ludzi zabrać. Wreszcie, repatrianci, ludzie, którzy musieli uciekać w trakcie wojny, mieszkający za naszymi wschodnimi granicami. Jest ich setki, może tysiące w Rosji. Nie tylko w Rosji zresztą, Ukrainie, na Białorusi. Dla nich nie ma pieniędzy. Na powrót Polaków do własnego kraju i ich rodzin nie ma pieniędzy. Jednak migrantów mamy witać otwartymi rękami. Unia przeznacza na to pieniądze, jednak to pieniądze kiedyś się skończą. Poza tym te pieniądze są naszymi pieniędzmi, bo to my płacimy składki do Unii Europejskiej. Dlatego dzisiaj zebraliśmy się, aby manifestować też swój sprzeciw, wyrazić swoją niechęć co do obecnej sytuacji, co do tej dyrektywy unijnej i powiedzieć wprost. Afryka jest dla Murzynów, Azja jest dla Azjatów, Europa jest dla Europejczyków, a Polska jest dla białych Polaków. Dziękuję. Sławę i Polsce! Dlatego, że ponad 2,5 miliona naszych rodaków mieszka w tym momencie poza granicami naszego państwa. A co robi w tym momencie Polska? Załatwia nam pakiet. Pakiet 2000 imigrantów z obcego kręgu kulturowego. Dlatego na koniec chciałbym powiedzieć 3 razy nie. Nie dla Unii Europejskiej, nie dla multikulturalizmu, nie dla nieudaczników Platformy Obywatelskiej. Dziękuję.